Proszę Państwa, już dwa stoły są zdjęte z pokryw, że tak powiem. Trzy jeszcze nie. Tu już młodzież czeka. Natomiast tak, chce grać. Tutaj pan się pyta, dlaczego to nie może być w szkole. No, ja bym powiedział tak religijnie, bo my się na takich spotkaniach religijnych spotykamy, prawda? Tak. Co środę, zdaje się. Znaczy nie, za miesiąc co środę. To bym powiedział, że po prostu zły duch opętał dyrekcję starszowskich szkół, trzech. Z tym, że najbardziej Elo Wyszyńskiego, bo ja to kupiłem dla Elo Wyszyńskiego. I nie chcą się tam panie zgodzić, żeby to zrobić w szkole. No więc robimy tutaj. To się zdejmuje, bo to są stoły konferencyjne, ale pokrywa się zdejmuje i tam jest bilard pod spodem. I to mogłoby... Gdzie to będzie stało? No na razie stoi tutaj. Ja chcę, żeby stało w Liceum Wyszyńskiego. No myślę, że niedługo będzie stało, bo dlatego, że są radni powiatowi, którzy mi mówią, że pomogą w tej sprawie. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No ja też mam nadzieję. No to idziemy dalej. Dziękuję pan. Ja dziękuję. Do zobaczenia na spotkaniu. Dla biznesmenów, tak? Nie wiem, czy państwo widzą, ale nawet ten pająk ma ochotę na bilard, więc tutaj w kierunku stołu bilardowego zmierza. O, widzą państwo, tamte stoły są już pozdejmowane, jeszcze tylko jeden został. No a jeden jeszcze też został. Tutaj mój były uczeń, student był wtedy, byłeś wtedy studentem, prawda? Ja ci uczyłem matematyki jakieś tam pewnie całki, macierze, tego typu rzeczy na Politechnice. Pyta mnie, co tutaj słychać u mnie. No i ja mówię, że działamy, że tutaj ten klub bilardowy pod chmurką pracuje. Jestem, że dzisiaj jest pod słońcem. Dlatego, że o, widzą państwo, jest piękne słoneczko, ładna pogoda. Z tym, że jeszcze dwie godziny temu tutaj lekko padało. I to tak schło, chmury przeszły i już klub działa w całej pełni. Ja tylko pokażę tutaj, o, tu mamy jeszcze jeden stół bilardowy. Na razie jeszcze jest nieczynny, ale tam jeszcze mamy, no mamy 5 stołów rozstawionych, 6 jest na boku, 7 w magazynie. Jaka reakcja władz? No pozytywna, tyle powiem. Pozytywna w sensie, że nie negatywna, z tym, że czy pozytywna, czy negatywna, to w sumie efekt jest taki, że i tak no, te stoły są na zewnątrz jak na razie. Ale zobaczymy. Mam takie głosy z Rady Powiatu, że coś tam ci radni powiatowi wezmą się do roboty. Znaczy ja dostałem takie pismo, że mogę w takich podziemiach zrobić, tylko że one są za małe, w jedynce, tak, za małe, no źle oświetlone, ale za małe przede wszystkim i tam się nie da zrobić 7 stołów bilardowych, 6 stołów tenisowych albo 7, kilku stołów takich przenośnych bilardowych, piłkarzyków z 10 może mam, co tam jeszcze mam, air hockey mam, o tutaj piłkarzyki air hockey to tutaj sobie spokojnie, na razie czekają na lepsze czasy. Tutaj widzą państwo, że są takie ubrania proskładane, no ale no nie mamy tutaj jakiejś szatni specjalnej, więc działamy metodą taką, jaką się da działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia również. Dziękuję. Na tamtym stole też już trwa rozgrywka. To jest największy stół bilardowy, jaki mamy, ten czarny. Proszę państwa, stoły przetrwały te deszcze bez zarzutu, bez zmian. Także dbaliśmy o nie, no tutaj nie dbaliśmy w sensie ja i ci wolontariusze tacy, no grający, chłopcy, którzy grają tutaj, pilnowali w nocy. Ja też tu zachodziłem wiele razy każdej nocy, wieczorami, no rankiem. Jak było sucho, to otwierałem, jak było mokro, to zamykałem te stoły, zakrywałem. No i jakoś to wszystko przetrwało. Folie się, jak państwo widzą, suszą. Ludzie sobie koło tych folii siedzą i rozmawiają na tematy im wiadome. To nie jest nasza sprawa. Tam się suszą też folie. No w ogóle jest pięknie, jest ładna pogoda. Tutaj nam się suszą takie pasy, którymi te stoły związujemy. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. I magister Zarzycki udaje się teraz na... No, zasłużono tuczne dubeczki. Nie, ja przecież teraz już dubeczki nie wchodzę. Teraz sobie tutaj gdzieś siądę i będę wszystkiego doglądał. No, coś może poczytam sobie, może coś pomyślę. Myślenie to jest moja specjalność. Zawodnicy grają, kibice kibicują. Tam zachęcałem dziewczyny do zagrania sobie na tym zielonym stole, ale mówią, że wolą pokibicować na razie, bo jeszcze nie wiedzą na czym to wszystko polega. Muszą się najpierw nauczyć i wtedy same zagrają. Tutaj problemem, proszę państwa, jest to, że te bile spadają na ten twardy grunt i wtedy to nie jest dla nich zdrowe, no ale nic na to nie poradzimy, chociaż można by poradzić, trzeba coś tam podłożyć, coś pomyślimy. Jeszcze inne ujęcie klubu bilardowego pod chmurką. A tutaj członek korespondencyjny klubu bilardowego pod chmurką, Biedronka. Ona nie jest w stanie chyba utrzymać kija w swoich łapkach czy nóżkach, ale też kibicuje tutaj nam zawzięcie. Jest godzina 15, ja tutaj byłem no, po godzinie 13, ale samo rozkładanie tego całego interesu to zajęło chyba no, może i prawie godzinę, może pół godziny.
No i potem już zaczęła się gra i natychmiast błyskawicznie tej komplet grających się znalazł. Proszę Państwa, miałem maila, że fabryka Fabil szykuje się do rozbudowy tej części produkcyjnej, budowy stołów bilardowych, więc zamówili po prostu dużo drewna. Widzą Państwo, to drewno przejeżdża przez Staszów specjalnie, bo tu mamy dużo lasów i zamówili. Skład grających się ciągle zmienia i uzupełnia. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Jedni na chwilkę tylko przechodząc dowiedzieli się po raz pierwszy i tylko taka mała próba, czy tu się dobrze gra. No i dobrze się gra. Rozgrywka trwa. Cały czas dochodzą nowe osoby, cały czas się pytają, jak tutaj jest, czy można grać. No oczywiście, że można. Wymiana doświadczeń. Całe rodziny, proszę Państwa, no, może nie całe, ale części rodzin się schodzą już i też sobie grają w bilard. Mnie to bardzo cieszy. Klub działa pełną parą. Coraz więcej osób przybywa. Klub cały czas funkcjonuje, chociaż już jest godzina, jak Państwo widzą, czwarta prawie. Dzisiaj rozgrywki trwają na wszystkich pięciu stołach bilardowych, jak Państwo widzą. Każdy jest zajęty i gdyby tu był ten szósty rozstawiony, też jeszcze byliby chętni na niego. No tak, oni wolą szkołę zamknąć, żeby szkoła była zamknięta. I to stołki się martwią, żeby bójkę co miesiąc zgarnąć, a nie no o młodzież to popieram. Dziękuję, bardzo dziękuję panu. Świetlica pracuje pełną parą. Słońce już zaszło za dachy domów, natomiast tutaj cały czas uczestnicy grają sobie w bilard. Jest godzina teraz czwarta. Cały czas trwa rozgrywka na stołach bilardowych. Robi się coraz później, ale jeszcze jest dosyć widno. Rozgrywki trwają, proszę Państwa. A tutaj odpoczywają sobie. Ja się pośliznąłem, bo tutaj o schody się zaczepiłem nogami.